Cześć. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku instruktażowym. Dlatego, że dzisiaj po południu pojawi się w sklepie Pentagram olejek na bogactwo. Tutaj mam zapakowane dwie sztuki tak, żeby pokazował wam naocznie, unaocznić, jak on będzie wyglądał. Jest to 15 ml olejku na bogactwo jest podpisany u góry jest narysowana runa fechu, tak żeby Wam się te olejki stanowczo nie myliły w momencie, kiedy będziecie chcieli zamówić więcej olejków, miłosny ma serducho, ten marny fechu, także można tutaj z tego korzystać. Był on robiony od kilku dni już, natomiast rozlewany w niedzielę, po to, żeby. Te siły bogactwa, siły solarne, siły słoneczne, również w ten olej włożyć. Ja mam tutaj dla siebie ukradziony kawalątek tego olejku. To nie jest pełne opakowanie, bo tyle, że zostało po prostu po rozlewaniu. Jak możecie zobaczyć, on cały jest również wypełniony prześlicznej urody brokatem złotym, tak żeby. Przyciągać bogactwo i odbijać, bo brokat jest lustrem, odbijać wszelkiego rodzaju negatywy. Na każdym olejku mamy napis, olejek na bogactwo, będzie można go w sklepie zamawiać. I teraz tak, do czego służy? Olejki w magii przede wszystkim służą do tego, by namaszczać świece przy rytuałach. U mnie na kanale jest mnóstwo rytuałów na bogactwo, rytuałów pełni, które przyciągają w nasze życie dobrobyt. Dużo Wam podaję zaklęć teraz nawet chyba na poniedziałek, czy na niedzielę będzie takie super zaklęcie na sukces z drobnym rytuałem. Także właściwie taki olej możecie wykorzystać do każdego rytuału na przyciągnięcie dobrobytu i bogactwa. Na co nie działa nagry losowe. Bogactwo, które ograniczamy, typu chciałabym wygrać milion złotych w totka, nie jest bogactwem, jest życzeniowością, która nie zawsze musi się spełnić, dlatego że być może akurat nam nie są pisane jakieś wielkie wygrane. Natomiast jeżeli chcemy przyciągnąć dobrą pracę, lepsze pieniądze, nie ograniczając wszechświata, jak ma spełnić nasze życzenie, to ten olejek jest dla Was. Jak go używamy przy rytuałach? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest rytualistą, czyli nie każdy e, otwiera krąg, wzywa żywioły. Natomiast taki olejek możecie używać do namaszczenia świecy intencyjnej, chociażby po prostu świecy intencyjnej. Czyli zakupujecie sobie białą, łamane przez złotą świecę. Na karteczce piszecie swoje imię, datę urodzenia oraz życzenie dotyczące bogactwa szeroko rozumianego, które ma się spełnić, czyli na przykład mam, nie wiem, dobry samochód, mam lepszą pracę, w trybie dokonanym oczywiście, mam duże pieniądze. I nie zawaham się ich użyć. Jestem na świeczniku. Posiadam sławę. Tak, tutaj można najprościej, a można się również w takim liście intencyjnym rozpisać. Na początku najłatwiej jest pisać, dlatego że, żeby wymyślać dobrą intencję, to trzeba mieć w tym wprawę. A jeżeli spojrzymy na tekst pisany, to wtedy przyjdzie nam do głowy, co może trzeba jeszcze ująć albo z czego zrezygnować. Wtedy... Możemy tą intencję sobie poprawić. I takim olejkiem na bogactwo namaszczamy świecę. I teraz tak, są różne szkoły namaszczania. Możemy tę świecę namaścić od knota w dół, kiedy chcemy, żeby nasze życzenie uziemiło się, ugruntowało, czyli mam dobrą pracę i chcę ją dalej posiadać. Natomiast namaszczając na przykład od dołu w kierunku knota, takim olejem właśnie, to wtedy... Jak gdyby wrzucamy to życzenie do góry, tak żeby się ono spełniało. Czyli mamy już jedno zastosowanie takiego oleju na bogactwo. Drugie zastosowanie jest perfumeryjne, bym powiedziała, i tutaj też używamy odrobinę takiego olejku. W takim momencie, kiedy na przykład udajemy się na rozmowę kwalifikacyjną, piszemy CV i możemy. Normalnie na miastkę, kropeczki gdzieś na róg tego CV dotknąć. Tak, by przyciągnąć w nasze życie dobrobyt, przyciągnąć pracę, przyciągnąć lepsze aspekty. Czyli po prostu ten olej na bogactwo używany jest w rytualistyce, ale i w takich prostych działaniach magicznych. Wszędzie tam, gdzie chcemy polepszenia i dobrobytu w sferze ziemskiej, w sferze finansowej, w sferze ugruntującej. Jeżeli macie problemy z komornikami, z niespłaconymi długami, możecie wziąć list polecony, który do was przyszedł i znowu z intencją spłacenia tego wszystkiego, nie ograniczając wszechświata, czy to ma być spłacenie z wygranej spadku pracy znaleźne, ktoś da, pożyczę. Nieważne, nie ograniczajmy wszechświata z intencją spłacenia tego wszystkiego, Smarujecie ten list odrobiną, odrobiną taki olejek naprawdę, te 15 ml może Wam wystarczyć na rok, bo chodzi o symbolikę i moc zawartą w samym oleju zapachową, magiczną, brokatową, jak na jednorożców przystało. Symbolicznie smarujecie to pismo. Jeżeli chcecie, by Wasze projekty nabrały blasku i mocy. Ten blask również jest zawarty właśnie w tym oleju, bo dobrobyt to jest świecenie, błyszczenie, dzwonienie i tak naprawdę dodawanie blichtru tym wszystkim poczynaniom, które potem przynoszą nam finanse i przynoszą nam pieniądze. Więc jeżeli chodzi o ten olej na bogactwo, również. W ten sposób możecie zadziałać, by swoje prace, projekty, pracę magisterską, by to świeciło, błyszczało i dzwoniło, trochę obrokacić tymże olejem. I teraz tak, Wy zawsze wiecie, że ja mówię w ten sposób. Z jednej strony ja Wam polecam produkt, który ja robię. Robię od lat takie oleje na bogactwo dla siebie. Stosuję, zawsze Wam część sprzedawałam, teraz będzie dostępny pewnie przez jakiś czas w naszym sklepiku. Natomiast, receptura, najprostsza receptura, taka dla osób, które może nie są szamanami, wiedźmami, wiedźminami i czarownicami takiego olejku, ja wam oczywiście podam, bo jestem zdania, że są osoby, które są w stanie sobie wykonać ten olejek, a są osoby, które po prostu kupią go u mnie. I tak świat się będzie dzielił właśnie na samodzielność albo wykonanie. Mojej receptury nie podam, bo to jest moja receptura. Natomiast teraz Wam podam recepturę na najprostszy olejek na bogactwo. Możecie wziąć sobie, no naprawdę, jakiś mały, niewielki pojemniczek. Tak jak mówiłem, ja mam tutaj 15 ml, jeszcze go trochę pobrokacę, pobrokacę, pobrokacę. Yy, I właśnie włożyć do tego oleju bazowego. Olejem bazowym może być każdy, każda oleista substancja, którą uznacie za słuszną. I do tych 15 ml wrzućcie szczyptę czegoś, co jest symbolem bogactwa: złoto. Oczywiście nie używamy prawdziwego złota, nie te czasy, nie trzeba. Można użyć tego brokatu. Potem dodajcie 3 kropelki oleju z cynamonu i trzy kropelki oleju z bazylii. I to jest taki najbardziej podstawowy Olej na bogactwo. Natomiast mój zawiera troszeczkę głębszą recepturę, inną po mojemu. Jak zwykle ja te oleje robię od lat. Także te oleje e, już przeze mnie robione, przeze mnie zaklinane, jak gdyby przeze mnie działane. On się tutaj macerował dobre, e, dobre kilka dni. Nie, nie kocie, bo mam transmisję. Dobre kilka dni. E, one mają troszeczkę inną recepturę, ale na pewno zawierają trochę bazylii i trochę cynamonu, z tej podstawy oleju na bogactwo. No i brokat oczywiście. Także tak, jeżeli macie ochotę zrobić sobie olejek na bogactwo, nie gorszy, nie lepszy, tylko inny, to właśnie użyjcie tej krótkiej receptury. Natomiast jeżeli macie ochotę zakupić tenże olejek, jak gdyby z mojej ręki pod egidą sklepu Pentagram i tego wszystkiego, co od lat robię, to zapraszam bardzo serdecznie do siebie. Będziemy tutaj e, magikować, jeżeli zabraknie tej partii oleju, będę magikować drugą. Pamiętajcie, że w tym sklepie nic nie, nie jest robione na akord i hurtowo tylko są to jak gdyby działania e, w, w danym momencie, też e, z uważaniem na rozkład planet najczęściej, e, szczególnie jak gdyby pod moim horoskopem dlatego, że ja to robię. Także, żeby to był najszczęśliwszy moment, jak gdyby z mojej ręki, to możecie taki olej na bogactwo zakupić, i on będzie już dostępny w sklepiku. Dzisiaj wieczorem po prostu zadział się, zapakował. Teraz szykujemy wszelkiego rodzaju opisy. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się przyda, szczególnie że olejek na bogactwo powiedziałam Wam, jak najprościej zrobić samemu. Pamiętajcie, magia może być prosta i może być samodzielna, ale oczywiście również czekam na chętnych, którzy spod mojej ręki mój olej na bogactwo będą chcieli. Myślę, że tym sposobem i wilk, syty i owca cała yy, i będziecie. Zadowoleni z jego działania, tak jak są zadowolone osoby, które poprzednie edycje, może nie w tak ślicznych e, okolicznościach, pakująco, przyrodniczo, naklejkowo, kubeczkowych, miały, dlatego że ja po prostu rozlewałam w co posiadałam. Często nie było to cudowne, ale działanie miało. Natomiast jeszcze jedno chciałam Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że te mm, pojemniczki są używane bardzo często do działań medycznych. To nie jest plastik. Gdzie trzeba się bać, że jest plastikiem, który przesiąknie do substancji, dlatego że tutaj histopatolodzy mają próbki w tych pojemniczkach i tak naprawdę te pojemniczki są na tyle wytrzymałe z takiego plastiku, że on nie przesiąka do próbek. No bo jeżeli mają być badania laboratoryjne z tego, z tych próbek, to musi być to z zachowaniem wszelkiego rodzaju norm, prawda? Także tutaj również o tym. Należy pamiętać. Także, moi kochani, róbcie sami łamane przez. Możecie kupować u mnie. Ten produkt będzie na sklepie wykorzystanie do wszelkiego rodzaju przyciągnięcia blichtru, dobrobytu, pieniędzy, nawet jeżeli wymyślicie sobie sumę. Chcę mieć 100 tysięcy, tylko nie mówcie z wygranej, z czegoś, z czegoś nie, dajcie wszechświatowi działać. I wtedy okaże się, że wszechświat zadziała tak magia w tym pomoże, żeby osiągnąć cel, na konkretną rzecz, ukonkretyzować marzenie, tylko nie konkretyzować drogi do niego, bo my czasem nie wymyślimy tego, jak wszechświat zadziała, żeby pozwolić nam to marzenie osiągnąć. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Także wiedźmy wiedźmuchy do dzieła albo wiedźmy wiedźmuchy do zakupów, do zobaczenia w kolejnych krótkich filmikach. Pa pa.